zacząć popierać Państwa na pokładzie samolotu typu ATR 72200. Nazywam się Rajmund Łobasiewicz i wraz z moją koleżanką będziemy dziś dbać o Państwa bezpieczeństwo i komfort w czasie całego lotu. Informujmy, że nasz lot do Szczecina potrwa około 1 godziny 15 minut. Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo prosimy o wyłączenie wszystkich urządzeń elektronicznych. Jeżeli podczas rejsu będą Państwo używać telefonów komórkowych w trybie samolotowym, już teraz prosimy o zmianę profilu telefonu, a następnie wyłączenie go podczas startu wylądowania. Życzymy miłego i spokojnego lotu. Proszę Państwa, za chwilę personel pokładowy w przedniej części kabiny zapozna Państwa z wyposażeniem awaryjnym samolotu ATR. Proszę o sprawdzenie, czy pasy bezpieczeństwa, czy bagaż podręczny jest umieszczony w półce nad głową lub pod podłogą przed Państwem. Prosimy także o zamknięcie stolików, podniesienie opas foteli do pozycji pionowej oraz o dokładne zawięcie i wypasowanie pasu bezpieczeństwa. Pasy powinny być zawięte zawsze, kiedy pozostają Państwo na swoich miejscach. W naszym samolocie znajdują się cztery wyjścia awaryjne, dwa wyjścia przez okna w przedniej części kabiny oraz dwa wyjścia przez drzwi w tylnej części samolotu. Prosimy, by każdy z Państwa upewnił się, gdzie znajdują się najbliższe wyjścia awaryjne. W sytuacji awaryjnej system oświetlenia podłogi pozwoli Państwu znaleźć drogę do wyjścia. Teraz prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa umieszczoną w kieszeni fotela przed Państwem. Informujemy również o całkowitym zakazie palenia w czasie lotu. Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności włączenia telefonów komórkowych, jak również o wyłączeniu innych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Pozostałe urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone zawsze, gdy podświetlona jest sygnalizacja na zakręcie pasy. Dziękuję za uwagę.